Dobra, robimy przerwę, tylko bardzo proszę, nie biegajcie. Często w naszym życiu towarzyszy nam zniecierpliwienie, znużenie czy nawet rezygnacja. Dzieje się tak dlatego, że, tak jak przed chwilą widzieliście, nie słuchają nas na przykład nasze dzieci, są niesforne, nie stosują się do rad i zaleceń, które im dajemy, ale też dzieje się tak wtedy, gdy przez dłuższy okres czasu niepowodzenia dotykają nas samych. Jesteśmy zrezygnowani, czasami nawet zrozpaczeni, nie potrafimy z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Bardzo podobnie, wręcz może nawet analogicznie, odczuwali ci, do których adresowany jest list świętego Jana z Borownicy w Smyrnie. Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: to mówi pierwszy i ostatni, ten, który stał się martwy, a ożył. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty i obelgę, jaką doznajesz od tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, bo są synagogą szatana. Nie bój się tego, co będziesz cierpiał. Diabeł bowiem wtrącił niektórych z was do więzienia, abyście zostali poddani próbie i znosili ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec żywota. Nazwa Smyrna pochodzi od słowa mirra. Mirra to był balsam, którym najczęściej namaszczano osoby po śmierci. Przygotowywano ciało do pogrzebu, do ostatniej drogi tutaj na ziemi. Apostoł pisze: wy, którzy jesteście w Smyrnie, jesteście przygotowywani przez doświadczenia, przez ból, przez prześladowania, przez wtrącenia do więzień, dlatego abyście byli przygotowani na to, co odziedziczycie i co dostaniecie od tego, który was powołał, od Jezusa Chrystusa. On mówi: bądźcie wierni w tym, co teraz przeżywacie. Nie opuszczajcie swoich głów, nie poddawajcie się, bowiem otrzymacie ode mnie koronę żywota. Możemy dziś czerpać z tego słowa. Możemy z tego słowa zabrać dziś do naszego życia, że nawet jeśli w tej chwili odczuwamy fizyczny ból, cierpienie po utracie kogoś, po odejściu kogoś, nie potrafimy poradzić się sobie z sytuacją, w której się znaleźliśmy, to Pan Bóg przygotowuje nas, chce nas w wierności poprowadzić do tego, abyśmy osiągnęli koronę żywota. Bądźmy wierni, nagroda na nas czeka.